Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący procesu generowania znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu jako modelu różnicowego na podstawie numerycznego modelu pokrycia terenu oraz numerycznego modelu terenu. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym Prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Podczas przeprowadzonego ćwiczenia wykonasz na podstawie dwóch modeli wysokościowych odejmowanie wartości wysokości numerycznego modelu terenu od numerycznego modelu pokrycia terenu. Finalnie otrzymasz znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu, który zawiera wartości względne wysokości pokrycia terenu obliczane od numerycznego modelu terenu. Do aplikacji Saga został wczytany projekt, który zawiera numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu. Wykorzystując funkcję Grid Difference, dostępną w grupie narzędzi Grid Calculus, można wykonać znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu. Uruchom funkcję Grid Difference, w której wybierzesz Grid System, jedyny system dostępny w projekcie, jako Plik A, numeryczny model pokrycia terenu, jako plik B, numeryczny model terenu, a w linijce Difference A-B pozostawimy Create w celu wykonania znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu. Aby wykonać zadanie, kliknij OK. Zróżnicowany numeryczny model pokrycia terenu dostępny jest w zakładce Data. Pod nazwą 03Difference A-B. Po dwukrotnym kliknięciu w wygenerowany raster wyświetli się nam okno Add Layer to Selected Map. Kliknij w New, następnie OK w celu wyświetlenia znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu. Wartości wysokości na obszarze otwartym na znormalizowanym numerycznym modelu pokrycia terenu. Przyjmują wartości bliskie zera. Natomiast w obszarze leśnym są to względne wartości wysokości roślinności i przyjmują wartości wysokości w granicach 20, 25, a nawet 29 metrów. Wartości te odmienne są na numerycznym modelu pokrycia terenu. Wyświetlając numeryczny model pokrycia terenu, możemy dostrzec, że na terenie otwartym wartości są zgoła odmienne wynoszą w okolicach 18 metrów względem powierzchni morza, a nawet 50 w obszarach leśnych. Dokonując analizy wartości wysokości numerycznego modelu terenu widzimy, że wartości te przyjmują wartości klasy Grand i oscylują w granicach 17, 19 czy też 20 metrów obrazując numeryczny model terenu. Każdy model rastrowy można wyeksportować do różnych formatów. Saga umożliwia na przykład eksport do formatu Surfer Grid, SHP, Bitmap, formatów binarnych czy formatu ASCII. Aby wykonać eksport, wystarczy przejść do zakładki Modules i wybrać grupę narzędzi Import, Export Grid oraz funkcję Export Grid to XYZ. Bardzo proszę kliknąć w Export Grid to XYZ, a następnie wybrać Grid System oraz Raster do eksportu. Tym rastrem do eksportu będzie Difference. Przenieśmy Difference do drugiej kolumny i kliknijmy OK. Po wyborze rastra do eksportu możemy zdecydować o nazwie pliku. Plik zostanie zapisany w folderze roboczym o nazwie Znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu. Kliknij Zapisz i OK w celu wyeksportowania modelu. Wyeksportowany model możesz zobaczyć w pliku tekstowym, a więc uruchom notatnik, a następnie wejdź do plik, otwórz i wyszukaj wszystkie pliki, wczytując znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu, klikając Otwórz. W notatniku Zostały wyświetlone wartości x, y oraz wartość z z znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu. W wykonanym ćwiczeniu znormalizowano numeryczny model pokrycia terenu. W pierwszym etapie wykonano działanie matematyczne na modelach. Odjęto numeryczny model terenu od numerycznego modelu pokrycia terenu. W drugim etapie dokonano eksportu modelu wynikowego do formatu ASCII. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.skolenialedar.gugik.gov.pl.